Moje stanie w Turcji. Za litr paliwa zapłaciliśmy. Nie jest taki zwykły most. No dobra, turecką granicę mamy za sobą. A jeżeli chodzi o granicę, to... Jest woda, kościółek jest zamknięty. A, nie ma wody. Mamy internet, wybraliśmy. Później przez jakiś czas byli tu Rosjanie. Załadowaliśmy 3 pralki. Cześć, witajcie w nowym vlogu. My już w drodze do Grecji. Opuszczamy ze smutkiem Turcję. Już jesteśmy spakowani. Co? Żartuję, zawsze jesteśmy spakowani. Przez samolotem nie lecimy. Powoli toczymy się, toczymy. Jesteśmy już w Çanakkale, także niedużo nam zostało. Przerwa na posiłek. Przerwa na posiłek, dokładnie. Później jakieś tankowanie, no bo na pewno w Turcji jest taniej niż w Grecji. Paliwko, gaz. Dokładnie. I do przodu. Udajemy się mostem na cieśninie Dardanele, ale o tym opowiemy Wam później, co to za most, a nie jest taki zwykły most. Oczywiście zaopatrzyliśmy się też po drodze w tureckie przysmaki. No, obiad taki nie za bardzo jest tutaj wykwintny. Jakieś kanapki. Tureckie sardynki, bardzo Monika dobre. Monika mi zakosiła puszkę oczywiście, najpierw nie chciała, jak spróbowała, tak powiedziała, że są super. Tak się zakochała. No za Turcją na pewno będziemy tęsknić, ale mamy nadzieję tu wrócić za 3 miesiące, także nie jest tak źle i poznać ją troszeczkę głębiej. No a przed nami nowa przygoda. Nowa przygoda, bo nowe państwo. W Grecji jeszcze nigdy nie byliśmy. Mam nadzieję, że nas w pełni zaskoczy. I zauroczy. I zauroczy, no. Powoli zbliżamy się do granicy z Grecją, ale przed wyjazdem tankujemy i gaz, i paliwo do pełna, no bo jest taniej w Turcji. Za litr paliwa zapłaciliśmy 40,83 lir, a za gaz płacimy 20,83. No, 10 litrów, prawie 11 weszło. No i zapłacone. Około 3000 chyba wyszło, nie Moni? No dobrze mówiłem. 3042 za 66 litrów paliwa, diesla i za ponad 10 litrów gazu. Nie ma czasu. Grecja wzywa. Wjeżdżamy na najdłuższy most wiszący na świecie. Ma 4608 metrów długości, a nazywa się Most 1915 Çanakkale. Wybudowano go dla upamiętnienia bitwy o Çanakkale w 1915 roku, gdzie wojska tureckie zwyciężyły flotę brytyjsko-francuską. No i oddano go do użytku w setną rocznicę właśnie tejże bitwy. To wrażenie niesamowite. Pięknie widać tutaj cieśniny Dardanele. I tak prawie przez 5 kilometrów. Ale wiatrzyskowie, musicie mi uwierzyć na słowo. Aż buja całym vanem. Buja całym vanem. Jakie to naprężenia muszą być na takim odcinku 5 kilometrów. No, niesamowita konstrukcja. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Koniec. Podobno ta przyjemność kosztuje 15 euro. Ale zaraz to potwierdzimy. Tutaj chyba kierowcy już się... Pauza zbliża, że tak ciśnie. Specjalnie na tą okazję załadowałem jeszcze dodatkową kwotą 500 lirów nasze konto HGS. Mamy 487 lir. Może 477. Na koncie? Na koncie, no. Okej. Nie pokazało. Nie wiem, dlaczego nie pokazało. Zazwyczaj zawsze pokazuję na tym monitorku z lewej strony kwotę. Może dzisiaj było za darmożkę. No, oby. Zostało nam jeszcze do granicy około godzina 30 minut. Także ciśniemy, ile tylko fabryka dała. Mam nadzieję, że nie będą nam prześwietlali vana, bo będziemy musieli wszystko wyjąć. A mamy tyle rzeczy nakupowane, że... Chyba w Grecji to miesiąc czasu do Lidla nie będziemy musieli jechać. A przez jakie miasto? Gdzie będziemy przekraczać granicę? Granicę będziemy przekraczali za miastem Ipsala. Jakieś kilka kilometrów. W tym odcinku granica między Turcją
a Grecją jest wzdłuż rzeki Marika. Turecką granicę mamy za sobą, nic nie zapłaciliśmy, także widocznie bardzo grzecznie jeździłem po tych przebojach w Anglii. A teraz jedziemy na granicę z Grecją. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Grecja! Monika nagrała się z GoPro, spoko. Biedulka, no nie nagrała. Słuchajcie, no tragedia. Chyba się wrócę z powrotem do Turcji, żeby powtórzyć to ujęcie. Na tureckim przejściu granicznym nie sprawdzali nam nic, tylko dokumenty, nawet nie zaglądali do środka. No, tego się trochę spodziewałem. Podejrzewam, że sytuacja będzie zgoła inna na granicy, na przejściu greckim. Tak myślę. Nie kracz. Dzień dobry w nowym dniu. A raczej kalimera, bo już jesteśmy w Grecji, słuchajcie. Yes. Pierwsze śniadanko w Grecji. Oczywiście jeszcze z tureckich produktów. Tak, no to tak się cieszę, że już jesteśmy w nowym kraju. Na razie taki pochmurny poranek, no ale cóż. A tam wieje trochę, no wiadomo. I będziemy rozglądać się po okolicy. Dokładnie, zaraz wam wszystko opowiemy, jak tam na granicy było. Ale najpierw musimy zjeść, bo jesteśmy już bardziej głodni, bardzo głodni. Niestety majonez polski się już skończył. Jakby ktoś jechał z Polski do Grecji, no, dajcie to przywieźcie jakiś kielecki albo winiary, wszystko jedno. Mam to obojętnie. Każdy będzie lepszy niż ten. Dobrze, że jajka są świeże jeszcze jajka z Turcji. Jajka są świeże, tak, z targu. A jeżeli chodzi o granicę, to chyba to było najszybsze i najlepsze przejście, jakie mieliśmy do tej pory. No trwało kilkanaście minut, można powiedzieć, a mieliśmy dużego stresa, bo dużo ludzi nas straszyło, że mogą nam skanować wana, że będziemy musieli wyjąć całe jedzenie. A mieliśmy tego bardzo dużo. Gdybyśmy się rozłożyli tam na granicy, to byśmy mieli jak taki mały warzywniak na targu. Tak, sklep spożywczy moglibyśmy tam otworzyć. Także super, że poszło wszystko bez żadnych problemów. No, na przejściu greckim to już w ogóle to trwało chyba ze 3 minuty po prostu. Tak, ja nawet nie wyszłem z samochodu. Jeszcze celnik był tak miły, że zrobił nam miejsce, jak już nas tam skontrolował, tylko paszporty można powiedzieć. Jeszcze poprzesuwał samochody i my tak salonikiem przejechaliśmy, pomachał. Samochody, które wszystkie przeczesywali i przeszukiwali, także no. Naszego wana nie. No i też fajnie, że nic nie musieliśmy płacić na granicy tureckiej, bo też słyszeliśmy, że praktycznie każdy, kto wyjeżdża, to ma jakąś tam dodatkową opłatę, także no. Nam się udało, nic nie zapłaciliśmy, także mam nadzieję, że tak już zostanie. Jeżeli chodzi o HGS, to tak wycyrklowaliśmy opłatę, że zostało nam 8 lir na koncie. No cóż, ogarnęliśmy się, najedliśmy, no i w końcu jedziemy zobaczyć tą Grecję, bo przyjechaliśmy tu w nocy. Miejscówka fajna, cicha i spokojna, zaraz wam pokażemy. No niedaleko miasteczka Fere. Zaraz przy granicy, dosłownie 15 minut może od granicy, cisza, spokój. No i fajnie, że działa tu jeszcze turecki internet, także no, wyssaliśmy jeszcze go do końca. Tak, dokładnie. Poszukamy wody, zatankujemy pierwszy raz wodę i jedziemy zobaczymy dalej. Zobaczymy, jak to jest w Grecji z wodą, bo w Turcji nie było problemów, ale... Mam nadzieję, że tutaj też nie będzie. Na miejscówce jest kościółek i tak sobie pomyśleliśmy z Moniką, że może nie trzeba do miasta po tą wodę jechać. Idziemy zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś kraniku. W Turcji przy meczecie zawsze był. To może i w Grecji przy kościółku jest. Strasznie wieje, jest ciepło, ale wieje. Jest woda, kościółek jest zamknięty. A, nie ma wody. Szkoda. No, czyli jest kranik, ale wody nie ma. Chodźmy tam jeszcze zobaczyć, może tam jest... O, jest kran. Weź zobacz. No jakieś... Łazienka. Opuszczone toalety. O, nie. Wody brak. No kurde, szkoda, nie? Tam no, są szkoda. Toalety, ale miejsce lepiej tam nie chodzić. Miejsce takie opuszczone po prostu. Nie, do toalety lepiej nie chodzić, bo są... To
tragiczne. Dawno z nich chyba nikt nie korzystał, ale trochę zniszczone. Dobra, zwijamy się stąd. Nic tu nie ma, nic tu po nas. Także no, trzeba ruszyć dalej w głąb lądu. Monika, tak sobie przypomniała, że przecież my musimy zmienić naszą turecką rutynę. Już nie wystarczy tylko pozamykać wszystko i jechać. Trzeba jeszcze cenne rzeczy schować do sejfu. No właśnie, musimy sobie o tym przypominać razem. Lapy do sejfu, dronek, wszystko cenne. No ale gdzie jest nasz sejf? No to nie możemy wam pokazać. No. Niestety, sejf to sejf. Może pod obrazem jakimś na ścianie? To znaczy za obrazem. Tak, za tym. No, a tu jest Pawło jedzenie. To napoczęte. Więc nie możesz zdecydować. No bo myślałem, że awokado schowasz do lodówki, a jabłuszko właśnie zacząłem jeść, no ale nagrywamy film, no to musiałem przerwę zrobić. Zaraz skończę. Ty co tam grzebałaś pod lewym? Gaz wyłączałam. Tu jest. Mamy wodę, ale trzeba było troszeczkę podjechać na chodnik. No ale... Bo nie starczał nam przewód. Tak. Tankujemy w tym miejscu, bo nie wiemy jak to jest z Grecji z wodą, także... Po prostu wykorzystujemy. Pierwsze tak, źródełko. Tak jest. I lejemy do pełna. Tak właśnie sobie radzimy w nowych państwach, jak jesteśmy i nie wiemy jeszcze jak wygląda sytuacja z wodą. Staramy się wykorzystywać każde źródełko. A szukamy w ten sposób, że albo przy cmentarzach, albo przy jakichś ośrodkach kultury, jak tutaj jest za mną. No takie miejsca, zazwyczaj zawsze gdzieś tam ten kranik jest. No i jesteśmy w Aleksandropolis. I nie możemy znaleźć miejsca. Jest masakra. Strasznie ciasno, ale chcieliśmy gdzieś stanąć w centrum, żeby kupić tą kartę do internetu. Ale knajpki pełne ludzi. Klimacik fajny. I parkingi pełne samochodów. Po dobrych 20 minutach udało nam się w końcu zaparkować. Znaleźliśmy tak... jakiś parking, parę minut tak spacerkiem do centrum. Ale już wolimy się przejść, niż tam dalej kluczyć po tych ciasnych uliczkach. No ciasno jak nie wiem co, no ale dobra. Mam nadzieję, że uda nam się ogarnąć jakąś fajną kartę, w fajnych pieniądzach. Idziemy szukać. Miasto jak na razie tętni życiem. Sporo ludzi w restauracjach. No, podoba mi się. Kojarzy mi się trochę z hiszpańskim miastem, nie wiem dlaczego. Byliśmy przed chwilką w Vodafone, powiedzieli nam 26 euro za 46 gigabajtów, ale idziemy jeszcze sprawdzić. Dosyć drogo, idziemy jeszcze sprawdzić do innego sklepu, tam podobno mają różne karty. Różnych operatorów. Sklep Germanos? Coś takiego. No. Monia, chyba coś znaleźliśmy, co? No chyba znaleźliśmy. Zaraz wam powiemy szczegóły. Nie jest tanio, ale lepiej niż tam. Połączyliśmy się ze światem. Mamy internet, wybraliśmy Kosmotę. Podobno najlepszy ma zasięg w Grecji. Także nie powinniśmy mieć żadnych problemów z ładowaniem filmów dla was w Grecji. No i podobno jest najdroższy, ale w sumie z tych ofert, co tutaj zobaczyliśmy, wyszedł najtaniej. 25 euro za 200 gigabajt internetu na miesiąc. Tak. Także to jest dobra oferta. To jest dobra. No starter nas kosztował 20 euro. Czyli w sumie... Tak, no, ale na starterze tam jest jeszcze 8 gigabajt. Także no. To za 25 euro mieć 200 gigabajtów na miesiąc, to mi się wydaje, że to jest bardzo dobra cena. Taniej niż w Turcji, dokładnie. Super. Tak jak mówiłam wcześniej, kupiliśmy ten internet w sklepie Germanos. To jest taki sklep z telefonami, z różnymi kartami, z
Maksim. Ej, fajnie, że tam wyszliśmy. Podobno jest w tym sklepie taniej niż u takiego oryginalnego operatora. W sensie 28 sekund jeszcze na punkcie przejście. Oryginalnym operatora. O tak. Dobra, idziemy zobaczyć teraz na wybrzeże, no, jak wygląda idziemy to morze. Idziemy do jakiejś cukierni greckie. Może, bo tu tyle cukierni było, Paweł, po drodze, że normalnie... Ojej, masz rację, na jakieś ciacho pójdziemy, trzeba to uczcić. Jesteśmy już na promenadzie nad morzem. Od strony greckiej podziwiamy teraz Morze Egejskie. W sumie... Nic się nie zmieniło, widok jest ten sam. Niebieski, ładny kolor. A miasto, choć jest młode, to ma bogatą historię. Było pod panowaniem Turków. Później przez jakiś czas byli tu Rosjanie. I a jeszcze ciekawe, wcześniej byli tutaj Grecy i Rzymianie oczywiście, jak wszędzie. Ale co ciekawe, to Rosjanie zrobili plany na budowę tego miasta i portu, ale nie zdążyli tego zrobić, bo te tereny później przejęli Grecy i po prostu skorzystali sobie z tych planów. Tak, i miasto zostało praktycznie od podstaw zbudowane chyba po 1920 roku. No i wygląda jak wygląda. Takie właśnie rosyjskie. Tak? A byłaś kiedyś? Nie, ale ja z takim PRL-em mi się kojarzy. Same bloki, jak się zadrze głowy do góry, to nie wygląda fajnie, ale jak się spaceruje po uliczkach, jest fajna atmosfera, dużo ludzi, kafejek, cukierenek. Cukierenek. Idziemy do cukierenki. No i tani internet też. Kupiliśmy coś do kawki, idziemy do vana. Zaraz wam pokażemy, jakie mamy smakołyki. Kawka się parzy, a my kupiliśmy chleb. No, Paweł już skosztował, jak chlebek. Przepyszny. Jest strasznie ciężki. Ma taką piękną konsystencję. No prawie jak nasz. No, w ogóle my oczywiście pieknie. Pieczemy swój, co wychodzi nam coraz lepiej. Tak, ale jak jesteśmy w Grecji, chcieliśmy spróbować, jakie oni mają pieczywo, a że była piekarnia akurat pod nosem, no to kupiliśmy. A że tak my ostatnio... z czystej ciekawości. Ostatnio nie mieliśmy też za bardzo czasu, żeby piec swój, więc... No. Ale na pewno będzie smaczny, bo ja już to czuję po zapachu. I... Tak jakby troszkę takim zakwasem. Tak, było jest czuć, bardzo nie? ciężki. No. No i nasze słodkości. W ogóle Grecy są strasznie mili. Rozmawiałam po angielsku. No tam takie starsze panie, my tam zagadywaliśmy tak trochę po polsku, no bo mówię, no pewnie po angielsku nie rozumieją. One normalnie do nas po angielsku. Tak, i jak kupowaliśmy kartę też po angielsku. Wszystko tak, także... Tak, dostaliśmy jedną bułkę za darmo na spróbowanie. Myśleliśmy, że z żółtym serem, a ona jest takim serem białym. Białym. Pani powiedziała, że to jest bardzo popularne w Grecji. Mhm. Takie dosyć tłustowe to ciasto. Takie jak francuskie. Na słono. Na słono, tak. Super. A ze słodkości mamy dwa rodzaje ciastek. To jest Milo Pita, czyli ciasteczko z jabłkami. Milo to jabłko. Już się dowiedzieliśmy, panie nam wytłumaczyły. Jedno to? Słowo po grecku znamy. To tego nie mogłem zapamiętać. Nie, drugie już. To jest kura bies, ale nie jest to skrzyżowanie kury z diabłem. Biesy słowiańskie. Tylko jest to normalne takie białe ciasteczko i podobno jest bardzo popularne na święta. Grecy z migdałami. Mi się wydaje, że to będzie takie marcypanowe. Dlatego to jest takie świąteczne. Jemy najpierw to na słono, później do kawki na słodko. Lejka w usie, nie gadaj. Świąteczne? Nie, z jabłkami. A ja chcę to. To mi się bardziej podoba. Szarlotka polska. Ale pyszne. Wiem, że na pewno będzie dobre. Nie? Dziwne. Twarde strasznie i w środku migdały takie całe. No to myślałam, że to będzie taki marcepan zmielony migdały. Ciasteczka super, a za wszystko zapłaciliśmy tylko 5 euro. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić w Grecji, bo w Turcji tego nie robiliśmy, czyli pranie. W Turcji praliśmy tylko ręcznie, nie korzystaliśmy z pralni, bo były bardzo drogie i w sumie prawie ich nie było. No i złe opinie miały. Także no, zdecydowaliśmy się, żeby poczekać do wjazdu
do Grecji i po prostu no, znaleźliśmy tutaj właśnie w Aleksandropolis pralnię. Mieliśmy jechać trochę dalej, tam nam polecali, że tam jest też fajna, ale w sumie tutaj wychodzi trochę taniej, także na razie uzbieraliśmy bardzo dużo prania. Pewnie 20 tego nie kilo. Pewnie tego nie wybierzemy, ale idziemy zobaczyć, jak to tam funkcjonuje. To już ostatni dzwonek. Tak, i tyle. No. A ty, Paweł, tylko dorzucasz i dorzucasz. No bo ja mam jeszcze tam ciuchy rowerowe, o, proszę bardzo. No kurde, no nazbierało się, Monia, tego. A ty zużyłaś już mój cały krem do golenia, do zacierania pram. Tak, odplamiłam moje spodnie po sosie pomidorowym. No, coś tutaj jeszcze zostało, ale może jak się upierze, to już nie będzie widać. Ale jeszcze kremem do golenia. Kremem, znaczy w sumie żel to jest taki do golenia. Czerwone wino też bardzo dobrze schodzi. No i mam nadzieję, że ten pomidorowy sos też zejdzie. I teraz mamy chwilę relaksu w pralni. Załadowaliśmy 3 pralki. No i niestety troszeczkę tutaj przyblokowaliśmy kolejkę, no ale cóż. 10 kilo kosztuje 3 euro, a 14 kilo 4 euro, więc my załadowaliśmy jedną pralkę 14 kilo i dwie po 10. Tak, a dodatkowo jeżeli chcemy wysuszyć pranie, to płacimy 50 eurocentów za 10 minut suszenia. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Zdecydowanie taka ilość prania na raz to nie jest dobry pomysł. Ja nie wiem, co my teraz z tym wszystkim zrobimy. W ogóle nie wiem, gdzie nam się to do tej pory mieściło, bo nasza szafa nie jest pusta. Nasza szafa jest cały czas pełna. Najgorsze jest to, że to wszystko jest takie, znaczy wszystko. Niektóre rzeczy są takie trochę wilgotne i nie możemy ich jeszcze schować. Nie mamy też gdzie tego rozwiesić. No nie było to możliwe wysuszyć tego tak na wiór, że tak powiem, bo niektóre rzeczy by były zbyt skurczone. Także cóż, no musimy włączyć webasto, włączyć wiatrak, webasto, żeby było ciepło, wiatrak, żeby nie było za gorąco i suszymy. I trzeba mieć głęboką nadzieję, że jak się będziemy kładli spać, to będzie wszystko suche i będziemy się mieli gdzie położyć. Jeszcze musimy pościel powlec. Dobra, Monia, działamy. Czysto. Będzie dobrze, nie martw się. To wygląda po uporządkowaniu. Słuchajcie, wszystko się zmieściło do szafy. No jest pełno, ale wszystko czyste. No Monia, po prostu jestem pod wrażeniem, że ty to wmieściłaś wszystko. Wmieściłam wszystko. Ale zgadnijcie, co się stało. Moniki, nagle szafa przesunęła się jeszcze paręnaście centymetrów. Nie, no dotąd jest moja, to jest pół. No zobacz, to jest naprawdę nawet mniejsze pół, bym powiedziała. Dobra. No bo ja jestem dotąd, widzisz? Okej, okay. Nie, nie widzę. Przez to, że tyle nam się wszystkiego nazbierało, to strasznie nas to pranie wczoraj wymęczyło. Zeszło nam się ponad 3 godziny. No, nie wiem, praliśmy chyba na 4 pralki, 3 suszarki. Zapłaciliśmy w sumie 27 euro, 13 za pranie, 14 za suszenie, tak wyszło mniej więcej. No i na szczęście już wszystko mamy z głowy. Teraz będziemy prać na bieżąco, bo w Grecji jest sporo pralni, także myślę, że nie będziemy mieli z tym problemu. No niestety to, co przepowiadali synoptycy na różnych stronach internetowych, się sprawdziło. Jest wichura, na razie jeszcze nie pada, ale dostaliśmy już kilka SMS-ów, że mają być burze. Także zostajemy. Aleksandropolis. Mhm. Nie ma co. Tak, tutaj czujemy się w miarę bezpiecznie. Byliśmy kawałek na spacerze, ale po prostu tak wieje, fale chlustają na promenadę, że no... Ale o dziwo sporo ludzi było. No bo tak jest ciepło. My się trochę tak opaczuliliśmy, że tak powiem, ale to tylko ze względu na wiatr, bo ogólnie no to tam jest pewnie z 16 stopni. Pewnie tak. Także no, będziemy kończyli vloga. Fajnie, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Widzimy się w niedzielę. Tak, subskrybujcie koniecznie, włączcie też dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, no bo będzie się działo. Zaczynamy nową serię z Grecji, także żeby Was nic nie ominęło, no to nie zapomnijcie zrobić tych czynności. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się. Hej!